Siemanemaneczko, ze strony Fikusek, o, to jest odcineczek z oglądania pana o nazwie Bullioners, typa, który ma 221 tysięcy subskrypcji i teraz sobie zobaczcie w ogóle, czemu to nagrywam, ponieważ, czekajcie, kiedy on to opublikował, ja to piszę, a tutaj, 5 marca 2019 i teraz sobie pomyślcie, o co chodzi, czemu oglądam Bullionersa, nie wiem czy znacie, link w opisie ktoś, bo ja w ogóle na tym nic nie będę zarabiał i w ogóle, ale dobra. I teraz sobie pomyślicie, czemu ja mam kurde oglądać tego pana, taki dawny odcinek dosyć, a już wam mówię, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale u Bullionersa byłem na odcinku, więc teraz właśnie zobaczycie, widzicie. Ej, skąd masz? Oddaj. Daj zobaczyć! Będę w sumie robił wstawki później, w sensie później, czasami, ale kurde. Pamiętam ten odcinek, jakbym go oglądał wczoraj. W sensie pamiętam. Wiem, że był taki jeden cringe'owy moment. I w ogóle no, fajnie, że gram sobie w tego CSK. Bullioners ma też kanał oparty CSGO. I ja tam też grałem dużo w to. A później, kurde, się okazuje, że jestem na odcinku youtubera. I to nie jest pierwszy youtuber, mogę też obejrzeć innego, na którym też jestem. Ale sobie, no tam lajka zostawcie czy coś. Nie wiem. Daj zobaczyć! Daj akcja Dragonlora, on chyba go w ogóle dostał. O kurwa, daj zobaczyć! Siemanko, tak na szybko chciałbym wam przedstawić stronę CSGO.net, na której możecie użyć... DEFI! Generalnie akcja była tak, że w ogóle kompletnie najpierw nie wiedziałem, kim jest Bullioners, nie? Po prostu wchodzę, gramy sobie z ziomeczkiem, ten Capix to też mi ziomeczek, akurat z nim też grałem, w sensie ziomeczek, no nie znam go realnie, tylko po prostu na sesji tam się poznaliśmy, na Steamie czy coś. I sobie gramy i tak patrzę, Bullioners, nie? I takie spoko, jakiś ziomek ma WP, kosy i w ogóle, nie wiem, kim on jest. A potem kuzyni mi wysyłałem linka, ej, jesteś tutaj na odcinku, tu i tu, nie? Patrzę, kanał Bullioners, tam 100 tysięcy subskrypcji i takie, kurde, zajebiście, nie? Co jest grane? Ja nie patrzę tej minimapy, kurwa. Tutaj się odpala typu fikusek, nie? Kurde, zaczynam przeklinać, mikro z dupy. Generalnie to jest akcja taka, że mnie tam cicho było w ogóle słychać, ale to był mikrofon z laptopa, nie? Nie ma. Wbudowany w kamerkę się coś. Ja chciałem tylko nożem go dziabnąć. Nie ma! Ja go nożem chciałem dziabnąć! Nie dam sam! Ej, no proszę! Nie drzwi. A to ja mam klacz teraz. No miałeś jeden na trzech morda. Mając gdzieś to cajdzie. Zesrasz to! Mówiłem! Nie no, słuchaj jak się. Zapętuję. A to była krotonada. Nie wiem, co tu się działo. Jestem przeciwny. Mam tak samo jak ty! Miasto moje w nim! Ty będziesz miał jeszcze tą dwóch Bullioners. Jeden na 5 HP. O. Ej, dobra, panowie, bo ja mam teraz taktykę specjalną. Chodźcie, zapraszam do samochodu. Proszę bardzo, proszę zająć miejsca. Ja będę tutaj kierowcą. Ej, ale zamknięty jest. Musimy wybić szybę. Jestem nową tam, w sensie Szymczakiem. Musimy wybić szybę. Wbijaj. Wbijaj szybę i wchodź. Wbijaj. No. Ej, ale nie na dach, ty miałeś prowadzić, ziomek. Mordo. Ej, co jest? Napad. O, banda dostał. Zobaczcie taktyki. Patrzcie na mnie, jaki menel. Łażeś se usiądł. A graliście to ja. Kiedyś w Assassin's Creed? Nie. A jaką wersję? Każdą. Albo DP. Ja tylko tego. Z Creed 3. Prince of Persia? Kto chce zobaczyć coś fajnego? Nie chcę zobaczyć twojego pisiorka. Ej, dasz mi kosę. Ale nie o tym mowa! Kosnik. Dasz mi kosę, nie wiem czy słyszeliście.
ktoś, kucni, proszę, proszę. Ej, panowie, zobaczcie! To jest ten moment. W sensie żart Bulionesa nie jest taki zły, nie? Po prostu takie, no haha, nie? Ale mój śmiech tam był taki cringe'owy. Wdepłem w gówno! Ja! Ale głupie. Ale numer. Tu akurat ten strzelił. A wiecie, wiecie jak... Nie wiem, czy widzicie mój awatar w ogóle jakoś się nazywają ulubione... Psy hydraulika? Wow, ja nie. Patrzcie, oni w ogóle jakiś team swój cały mają. Ja jak byłem w gimnazjum, to też mieliśmy swój team. 4-0-2. Nie jest tak źle niby, nie? Ale po drugiej rundzie. Ja jak byłem w gimnazjum, to też mieliśmy swój team. Kiedy to było? Nazywaliśmy się Nic Dobrego. Czemu tak? No bo nic dobrego z tego nie wyszło. To jest akurat fajne. Nie wiem, no nie wiem, jak tak wypadło. Bo ja ogólnie na co dzień zajmuję się skamowaniem ludzi. Także chcecie się zakumplować? No jak nie, no raczej inaczej. Dobra. Okej! Okay. Dobra, i aktualnie to jest tyle z tego momentu, gdzie ja występowałem. Fajnie, że odcinek jest 123 tysiące na kanale osoby. Igor! Luga! To jest dosyć sławna. Co ja teraz robię? Igor! Look at this! Look at this! Fajnie, że akurat udało się tak trafić. No, 800 tysięcy chłop ma. Nie wiem, fajnie, że tak udało się trafić na youtubera, co był nie dość, że spoko, to jeszcze no, jest dosyć sławny, nie? Kurde, szkoda, że z nim tak po prostu nie nagram, nie? Ale dobra, miesza o to. Mam nadzieję, że takie coś się wam oglądało dobrze, podobało wam się. I więcej takich materiałów nie wiem, czy będzie, ale nie wiem. Po prostu chciałem tak zobaczyć. No i ten, nic na tym nie zarobię, więc chyba można coś takiego zrobić, nie? Nikt się nie przyczepić, coś. A teraz papatki.